Czy mieszkańcy mogą decydować o swoim mieście, zabierać głos w ważnych dla nich sprawach? Czy władza ma obowiązek podejmować dialog z mieszkańcami? Na te pytanie próbowano odpowiedzieć na spotkaniu Jaworzyńskiego Forum Mieszkańców, którego członkowie podkreślają, że według demokratycznych standardów władza musi zapewnić mieszkańcom możliwość konsultacji społecznych. Pan prezydent nie cierpi krytyki w jakiejkolwiek formie, nie daje informacji, żeby nie było możliwości z nim polemizować. Jest autokratą w całej rozciągłości, dlatego dzisiaj to spotkanie będzie o konsultacjach i zaczynamy kolejne. Jak ta sytuacja wygląda w naszym mieście? Okazuje się, że konsultacje społeczne to temat pomijany przez władzę, a to prowadzi do pomijania zdania mieszkańców. Nie ma tych konsultacji, no dlatego nasze pytanie, czy konsultacje społeczne to jest coś, co demokracja niesie ze sobą, czy to jest, powiedzmy, złe, które przeszkadza w rządzeniu miasta. W czasie spotkania rozmawiano o aktualnych tematach, które mogą budzić wśród mieszkańców sprzeciw. Informacja, która do nas dotarła, że na sesji miejskiej rady jest kolejna uchwała o podwyższeniu opłat za nieczystości, za śmieci. No i pytanie jest proste. Kto się kogo pytał? Pomijając fakt, czy to dobrze, czy źle, czy to się należy podnieść, czy taka jest potrzeba, to ciągle nam brakuje pytania to, które było na samym początku. Czemu cena jest tak wysoka według nas i co się wiąże teraz kolejnie z czym jest spowodowane to, że następna podwyżka o 4 zł z tego, co słyszałem, będzie do 15 zł za segregowane i do 29 zł za niesegregowane. Konsultacje społeczne są szansą na aktywne włączenie mieszkańców w sprawy lokalnie ważne. Jest to szansa na wysłuchanie ich opinii, podjęcie istotnych decyzji po wysłuchaniu sugestii mieszkańców. Konsultacje społeczne są bardzo ważną formą przepływu informacji między władzą rządzącą a obywatelami. Mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się na temat różnych ważnych kwestii istotnych, chcą decydować o swoim otoczeniu, dlatego uważam, że także wzięcie w nich udział pozwala dowiedzieć się wiele na temat działań i prac władz, także uważam, że są naprawdę korzystną formą dialogu. W Jaworznie były podejmowane próby utworzenia konsultacji społecznych, jednak zdaniem Macieja Bochenka bezskutecznie. Dyskusja nad losami miasta, w którą włącza się mieszkańców, może przynieść realne korzyści. To przede wszystkim współudział mieszkańców w ulepszeniu miasta i poprawa jakości życia oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego, którego głos jest ważny dla władzy.